Wszystkie wcześniejsze odcinki prowadziły nas do tego, by zrozumieć podstawy PHP, instrukcje sterujące, funkcje, klasy itd. No ale pytanie, gdzie w zasadzie tego PHP używamy? Dzisiaj nadszedł czas, żeby zaprezentować to miejsce, w którym PHP rozwija skrzydełka i czuje się jak ryba w wodzie. Zapraszam. Na początek opowiemy coś sobie. Jak w zasadzie działa strona internetowa? Jeżeli wiecie, możecie cały ten fragment z tablicą sobie przewinąć. Jest to opowieść, powiedzmy, trochę okrojona, ale na tyle będzie przejrzysta, żeby załapać ideę. Załapanie idei jest ważne. Nie musimy znać każdej techniki szczegółowo, ale trzeba mniej więcej rozumieć, gdzie tutaj, w tym co nabazgrałem, umieścimy naszego PHP, ale tak po kolei. Mamy tu H, H i H. Trzy hosty, komputery w sieci, swoje IP-ki mogą gdzieś tam się widzieć. Kluczowe dla nas są hosty, które nazwałem klient i serwer, a ten tutaj jest jako ciekawostka, ma udział w całym tym procederze, ale możemy go zignorować na razie. Za chwilę się pojawi. Otóż, nasz klient, powiedzmy, że to jest nasz komputer w domu, w którym posiadamy przeglądarkę, nie wiem, Chroma, Firefoxa, cokolwiek. Ta przeglądarka zna pewien protokół HTTP, za chwilkę jeszcze o tym powiem. Gdzieś tam daleko w świecie mamy inny host, który ma taką usługę serwer www. To może być na przykład Apache. Ta usługa, mówi się potocznie, stoi na takim porcie, to znaczy nasłuchuje na takim gnieździe o porcie 80, czyli mówiąc krótko, w ramach usług sieciowych to jest taki numer, na który zgłaszają się aplikacje i dzięki temu komputer wie, że jak coś przychodzi na ten port 80, to on się chce skomunikować z serwerem, w tym wypadku z taką usługą właśnie obsługującą strony www. No i ten serwer ma jakąś wykupioną domenę, ja tu nazwałem gwiazdka.pl, to nie ma znaczenia. Oczywiście ma też swój IP-k jak wszystko w sieci, no ale kiedy my się łączymy z taką stroną, powiedzmy jakąś moja ulubiona strona.pl, to nie wpisujemy IP-ków, tylko można, sprawdźcie, ale wpisujemy właśnie te nazwy domenowe, te URL-e takie. No i te nazwy domenowe wpisujemy w naszej przeglądarce, kiedy rozpoczynamy żądanie. Zatem wysyłamy w adresie przeglądarki, na przykład moja ulubiona strona.pl, enter, wysyłamy żądanie. I co się wtedy dzieje? W takim pierwszym kroku idzie taki komunikat właśnie zgodny z tym protokołem HTTP, taki komunikat na odpowiedni adres domenowy, na odpowiedni port i trafia do naszego serwera. Ale tak po drodze, no właśnie, tutaj on tak od razu nie trafia, bo komputery nie wiedzą, co to jest tak naprawdę domena, jakaś tam moja ulubiona strona.pl. Komputery rozumieją w tej infrastrukturze całej sieci IP-ki, przynajmniej w warstwie trzeciej modelu budowy sieci, ale to inny temat. W każdym bądź razie ten IP-k musi być gdzieś zamieniony na taką domenę, albo odwrotnie, domena na IP-k. Chodzi o to, że musimy komputerowi dostarczyć informacji, jaki IP-k kryje się pod nazwą. I rzeczywiście w całym świecie internetu są tacy cisi, nieznani słudzy przeciętnemu użytkownikowi. Są to takie serwery DNS, domain name system, o ile dobrze pamiętam, które to serwery właśnie po cichutku zamieniają te IP-ki z domenami i tak dalej. No więc zanim dojdziemy do naszego serwera, musimy po drodze zahaczyć o to, jaki to jest IP-k. No ale jak już znamy IP-k i w tym momencie już zapominamy o tych DNS-ach, chciałem to tylko pokazać jako edukacyjną ciekawostkę, no to leci sobie to żądanie na ten port i serwer www zaczyna obsługę, czyli nawiązuje pewną komunikację z klientem, która działa w takim modelu właśnie żądanie-odpowiedź, czyli za każdym razem ja coś chcę, za każdym razem dostaję jakieś odpowiedzi. No i mój serwer www pewnej takiej ogólności, kiedy odpowiada, to znaczy, że w praktyce ten serwer też musi znać ten protokół HTTP. Protokół to jest ogólnie taki sposób komunikacji. Ja zresztą w pliku, który za chwilę omówimy, w komentarzach jeszcze raz to wszystko opisałem w skrócie, tłumacząc pewne pojęcia, dając wam linki. Zatem dzięki tym protokołom komunikacyjnym urządzenia wiedzą, jak się porozumieć. No i właśnie kiedy to żądanie przychodzi, serwer odsyła w dużym skrócie pliki HTML, CSS, JavaScript, obrazki, filmy, to co tam HTML, to co HTTP przesyłać potrafi. Zatem czym jest połączenie się potoczne, wejście na stronę?
wysłaniem żądania i otrzymaniem plików. No i co się dzieje, gdy te pliki wrócą? No to lądują w pamięci komputera, przeglądarka te pliki wszystkie odbiera, ma do nich dostęp, a ponieważ zna i HTML, i CSS, i JavaScript, i tak dalej, jest w stanie nam to pięknie wyświetlić. Zatem tu już sobie na koniec, po odpowiedzi, nasze oko cieszy się ładnie widokiem, który wygenerowała przeglądarka, czyli po prostu stroną, na którą patrzymy, jak na nią wejdziemy. No i teraz pytanie. Wszystko fajnie. Gdzie tu jest PHP? Odpowiedź jest dosyć prosta. Zastanówcie się chwilę. Jeżeli jestem na serwerze, który odsyła jakieś pliki, to tak naprawdę mogę mieć w pewnym uproszczeniu takie dwa modele wysyłania tych plików. Po pierwsze, te pliki już mogą być w HTML-u, CSS-ie, JavaScriptie. No nijak to PHP nie przypomina, czyli są już gotowe. Takie gotowe są odsyłane, takie statyczne, sztywne, nic tu nie ma, żadnych ukrytych tajników, napisane wprost przez kogoś w HTML-u, w CSS-ie, w JavaScriptie, obrazki wklejone łopatą na serwer poszły. To drugi krok jakby w uproszczeniu, ta komunikacja jest trochę bardziej skomplikowana, ale ideę zrozumiecie doskonale. Ale jest drugi sposób. Wyobraźcie sobie teraz, że zanim te pliki zostaną utworzone, to mój serwer uruchamia nie te pliki, ale uruchamia tutaj, o, w tym miejscu, zanim te pliki powstaną, ta kropka to będzie to miejsce, gdzie się jakby na styku pojawia mój PHP. Zanim serwer te pliki wyśle, wkracza tutaj PHP. Ta kropka, ja ją tutaj, o, niech będzie tutaj. Wytłumaczę. Tu mamy PHP-a i teraz zobaczcie. PHP, jak za chwilę zobaczycie, może być osadzony we wnętrzu plików typu HTML czy nawet CSS, bo PHP tworzy informacje, generuje dane, wyświetla. Zatem PHP może tutaj wkroczyć i współtworzyć te pliki. To tak jakby pierwszy podtyp tego drugiego modelu, ale też może je całkowicie generować samodzielnie. Czyli PHP generuje, pełni rolę programu, który wypluwa te pliki jako wynik swojego działania i one tam trafiają. Czyli można powiedzieć, że jest to pewien rodzaj takiego dynamicznego tworzenia, że dynamicznie są utworzone z treści, które na przykład są pobierane z jakiejś bazy danych. PHP ma o wiele więcej możliwości niż na przykład HTML czy CSS, które w zasadzie wiążą się z samym widokiem, z samym prezentowaniem treści. No, JavaScript już nie do końca, ale to o tym też jeszcze na końcu powiem, gdzie wrócimy na chwilę do naszej tablicy, ale z trochę innym tematem. Zatem PHP jest gdzieś tutaj. Zanim wyplujemy te wszystkie pliki, on tu może wkroczyć i brać czynny udział w ich tworzeniu, przez co poszerza możliwości tego, co się w tych plikach znajduje, jak są utworzone, skąd biorą informacje. Informacje nie muszą być wtedy sztywne. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem wam tu dzisiaj opowiedzieć. I teraz już wiemy mniej więcej, gdzie ten PHP się znajduje, a teraz zobaczmy, jak to mogłoby wyglądać w działaniu. Od razu zaznaczam, że to, co za chwileczkę pokażę, nie przywiązujcie się do tego jakoś bardzo mocno, ponieważ ten model, który tu pokazałem, ta kropka, jest pewnym intuicyjnym umiejscowieniem PHP-a w waszej głowie, ale to, jak to funkcjonuje naprawdę, zwłaszcza kiedy korzystamy z frameworków, o których też opowiem na końcu, trochę jeszcze ten model porządkuje, narzuca pewne metody postępowania, a w zasadzie byśmy powiedzieli wzorce projektowania. Zobaczcie teraz ten przykład. Jesteśmy teraz w takim oto miejscu. Poszło żądanie na jakiś konkretny adres, powiedzmy localhost 011 PHP w moim przypadku, bo mam stronę i usługę serwera postawioną na lokalnym komputerze, na tym samym, na którym pracuję. Ale to mogłaby być jakaś zupełnie nazwa domeny, moja ulubiona strona .pl, ukośnik 011 PHP. O, taki adres. Albo cokolwiek innego. Nieistotne. Nazwy tu teraz nie są takie ważne. Ważny jest ten moment, w którym się znajdujemy. Mianowicie PHP jest w pliku, który będzie generował stronę HTML. Zatem serwer właśnie otrzymał żądanie i uruchamia ten skrypt PHP, licząc na to, że ten PHP
na końcu swojego działania wypluje mi gotowy plik HTML. Z tym CSS-em, JavaScriptem jak trzeba, ale ogólnie to, co nie jest PHP-em już samo w sobie, bo przeglądarka PHP-a nie wyświetli. Ona musi dostać te elementy, o których wspomniałem, HTML-owe pliki z CSS-em i tak dalej. Ale zanim to zostanie wysłane, najpierw zaczyna działać mój skrypt PHP. I ten skrypt PHP, tutaj mam nazwany 0.11 PHP, bo taki jest odcinek, ale domyślnie takim pierwszym plikiem powinien być indeks, później to już nie ma znaczenia. W każdym bądź razie, to zobaczcie, nie jest czysty HTML. Ba, tu w ogóle mogłoby nie być HTML-a, ale ja celowo miksuję trochę HTML z PHP-em, bo na tym etapie chcę pewną ideę wam sprzedać. Zobaczcie. To, co tu widzicie, jest w zasadzie takim schematem strony HTML5. Jakiś tam doctype, tagi, nagłówki, kodowanie pliku, czyli te teksty, taki tutaj jakieś Java Query inkluduje. Taka biblioteka fajna, już przestarzała podobno, ale powiedzmy, że dla sentymentu czasami jeszcze korzystam w pewnych zastosowaniach. Wystarczy. Nie zawsze trzeba się uczyć najnowszej technologii, żeby coś prostego zrobić. Zwłaszcza jak już to dobrze znamy, działa i jest sprawdzone. Ale wracając, mamy tu więc generalnie plik HTML. Ale zauważacie, że wewnątrz tego pliku pojawiają się takie wstawki, które są już kodem PHP. To nie ma nic tu wspólnego z HTML-em. One tutaj są takimi właśnie kodami PHP. Co się dzieje? Otóż cały ten plik, o tam komentarze omijam, jest przetwarzany i w miejsce, gdzie był PHP, będzie wstawione to, co on tam wygeneruje. Efekt macie tutaj na naszym okienku po prawej stronie, gdzie jest ta śliczna owieczka, ale powoli troszeczkę się temu przyjrzyjmy. Najpierw wysyłam taką informację, że tworzę plik, który tutaj się znajduje, będzie plikiem, który będzie plikiem właśnie HTML-a o kodowaniu UTF-8 i będę chciał, żeby ten plik się odświeżał w przeglądarce. Czyli jeżeli wyślę, to cały ten protokół HTTP to prześlę, a ten plik HTML, który powstanie, już oglądany przez klienta, będzie miał taką dyrektywę, byśmy powiedzieli polecenie zawarte w nagłówku strony. Tu PHP dostarcza taką właśnie funkcję header, która takie pewne sterujące instrukcje wysyła. Jedną z nich mam instrukcję, żeby się ta strona sama odświeżała co 3 sekundy. Normalnie nie trzeba tego robić, ale ja to robię celowo, żeby tutaj nagrywając dla was ten odcinek w OBS-ie, żeby to, co ja tu zmienię, od razu się pojawiało już na przeglądarce, żeby ona sama sobie to odświeżała. No i co? No mamy tu jakiś kod HTML-a po prostu, ale przyjrzyjmy się tym wstawkom PHP-owskim. Pierwszą mamy, może zacznę od drugiej, prostsza. Mamy to, cośmy się w ostatnim odcinku nauczyli, czyli zobaczcie, jestem w trakcie gdzieś wewnątrz pliku, nagle łączę się z bazą danych, pobieram sobie jakieś treści, a potem wyświetlam je jako kod HTML. W efekcie, tak jakby w to miejsce, które jest tu, zostanie podstawione to, co tutaj wyświetlam. Czyli tym wyjściem teraz dla Echo nie będzie konsola, tylko tenże jakby plik wygenerowany na końcu. Zatem zamiast tu tych foriczów i instrukcji, tylko to, co Echo tu wytworzy, się wyświetli. A tu będą jakieś tabele z danymi. I zobaczcie, na samym dole naszego tutaj podglądu tejże strony, na samym dole macie właśnie, ja sobie też tutaj jeszcze to powiększę, macie taką tabelkę i tam właśnie są takie trzy kolumny ID, czas utworzenia, wartość i dokładnie to pobrałem z bazy. Pamiętacie ostatni odcinek, on był zdaje się wczoraj, ale numer 10. Tam dokładnie z tej samej tabelki, z tej samej bazy danych skorzystałem. Więc zobaczcie, treść dynamiczna. Nie wiem, co będzie w tej tabelce. Na bieżąco strona HTML się tworzy, pobiera jakieś dane z bazy danych i wypluwa gotową stronę z treścią, która jest tutaj już jawna, konkretna. Nie ma tu tych skryptów w PHP na stronce, ale jest dynamicznie ta treść pobrana. Ok? Jeszcze jeden przykład pokażę użycia tego zagnieżdżenia PHP-a i przy okazji przypominam, mogę PHP zagnieździć, ale mogę w ogóle wszystko stworzyć tu w PHP, nie mieć w ogóle żadnego elementu HTML-a, byle tylko na końcu ten plik, który PHP wygeneruje, był faktycznie formatu HTML z CSS-em, JavaScriptem i co mu tam potrzeba. Mówiąc krótko, żeby był zrozumiały dla przeglądarki. Natomiast
i w jaki sposób ja to tu utworzę, czy zagnieżdżę w jakimś częściowo sztywnym szablonie, czy może od podstaw stworzę, czy właśnie w ogóle będę to robił jeszcze trochę inaczej za pomocą chociażby frameworków, to już zależy ode mnie. W każdej jednak z tych trzech sposobów korzystania z PHP właśnie umiejscawia się go tam, gdzie na początku narysowałem. Zanim wyślemy, jeszcze na serwerze, tu PHP wkracza i działa, a ponieważ ma wielkie możliwości współpracy z wielkimi ilościami informacji w różnych jej formach, choćby bazy danych, to on tworząc dla nas tę stronę wybiera właściwe treści. I czy musi generować widok HTML? No to też jest właśnie różne, zależne. O tym powiem na końcu. Jeszcze jeden przykład. Zagnieżdżenia tu PHP. O, popatrzcie tu, mam tu formularz. Jak wiecie, formularz, HTML-a nie tłumaczę, pozwala uruchomić, wysłać jakieś dane z aktualnie otwartego okna przeglądarki, wysłać jakieś dane na serwer i serwer coś tam z nimi zrobi. No ja tu mam taki banalny formularz, który odpala dokładnie ten sam plik, ale zawarłem w formularzu jeden przycisk. Przycisk, który ma nazwę wyświetlaną OK, a w sobie zawiera parametr o nazwie send, który ma wartość IPHAPIO. OK? A tu mu jeszcze identyfikator nadałem, identyfikator, ale to akurat nie wykorzystałem. No nie jest istotne. I teraz uwaga. Kliknę to OK. Obserwujcie, co się stanie. I tak za 3 sekundy się odświeży strona, ale w momencie, gdy kliknę, załaduje się dokładnie mój ten sam plik. Tyle tylko, że teraz pojawiła się ta wartość IPHAPIO. Oczywiście za chwilę zniknęła, znów są same kropeczki, ale jak jeszcze raz wyślę, znów jest IPHAPIO. Czyli to przeładowanie, za chwilę znów się odświeży, ale to przeładowanie wysłało coś na serwer. A co konkretnie wysłało? No właśnie wysłało taką zmienną send, ukrytą zmiennej globalnej post, ponieważ użyłem metody post przy wysyłaniu danych. I tutaj wyświetliłem sobie, patrzcie, tu jest taka ukryta informacja, tu jest właśnie ten zagnieżdżony PHAP. Strona przeładowuje się dokładnie ta sama, ale w tym miejscu, zaraz za przyciskiem, pytam się, czy przypadkiem nie istnieje zmienna send? Jeżeli nie istnieje, czyli jest takie pierwsze otwarcie strony, to się wyświetlą te kropeczki, które właśnie widzicie. A jeżeli przeładuję stronę poprzez formularz i wyślę taką zmienną send, wysyłam, to wtedy wyświetli się to, co się pod tą zmienną kryje, czyli na przykład ta wartość, którą wysłałem, IPHAPIO. OK? Zatem widzimy, że PHAP może odebrać z formularzy HTML-owych dane, przerobić w dowolny sposób, dynamicznie zinterpretować, na przykład to mogą być jakieś żądania, ej, daj mi coś z bazy danych, zrób coś w bazie danych, zapamiętaj coś w bazie danych. PHAP jest tym silnikiem, takim kontrolerem, który tam zarządza tą logiką, a potem na ekranie to się tylko ładnie wyświetla. Kończąc tę część, przedostatnią jeszcze na koniec, co się powiem, właśnie tu się umiejscawia PHAP. Na serwerze pomiędzy żądaniem a wysłaniem siedzi w środku i kombajnuje te dane, tam tworzy, generuje. Piękne. To, co za chwilę opowiem, jest na dole w komentarzu w pliku, który później będzie dostępny tym naszym dzisiejszym 0.11 PHP. Słuchajcie, jak się tak sporo robi tych projektów, zauważa się, że jest potrzebna pewna specjalizacja. To znaczy, pewne rzeczy przy tworzeniu różnych aplikacji powtarzają się, są żmudne, wspólne. Wynika to z tego, że właśnie pewne modele zachowań, tak to nazwę, są nieustannie takie same. No jak korzystam z bazy danych, to muszę się z nią łączyć, robić tabelki, pobierać dane z tabelek, tworzyć obiekty na podstawie tych danych i tak dalej. Więc niezależnie od projektu, pewne technikalia są ciągle takie same. Co więcej, no nie ma tak, żeby jedna osoba znała się na wszystkim. Może będzie znała się na wszystkim nieźle, ale nie perfekcyjnie. Nie bardzo, bardzo profesjonalnie. Zatem następuje pewna specjalizacja. Nie tylko nas, programistów, ale i też naszych narzędzi. Następuje pewna specjalizacja modelów projektowych. To znaczy projektowanie aplikacji jest równie ważne jak samo jej pisanie. I teraz już na początku tego projektowania, całej architektury tego naszego przyszłego programu aplikacji webowej, to jak podzielimy się pracą, nad czym pracujemy, w jaki sposób będziemy komunikowali to, co tworzymy, każdy programista w jakimś swoim, nazwijmy to, module. To wszystko nie jest bez znaczenia
i nad tym wszystkim też siedzą ludzie i się głowią. Jak już powiedziałem, dobry model projektowy, model architektury programu, model współpracy między nami, programistami, jest naprawdę bardzo ważny. I tu przychodzi podział ról i dużo narzędzi, które wspierają taki podział ról. Jest wiele modelów projektowych. Ja wspomnę o jednym, który w jakimś sensie jest podobny do tego, co przed chwileczką sobie oglądaliśmy, ale jednak już nie taki sam, wysublimowany, dopieszczony, inaczej zaprojektowany. Ano zobaczcie, wyobraźcie sobie teraz, że PHP plus jakaś baza danych, z którą pracuję, zajmuje się tylko pewną kontrolą danych. Dostają na serwer, padają jakieś żądania i PHP dostaje informację, co tam klient sobie kliknął, czego zażądał i PHP to analizuje i tak, obrabia dane. Tworzy jakieś obiekty, które pozwalają zarządzać danymi, zapisywać, odczytywać, wybierać, manipulować. I nie obchodzi go, jak to będzie wyglądać. Przestaje się martwić tworzeniem HTML-a, o którym wspomniałem, CSS-a i JavaScripta. Oczywiście serwer i tak musi wysłać to dla klienta na przeglądarkę, ale powiedzmy, że nie PHP się martwi tym, jak to będzie wyglądało. On jest jakby w takiej warstwie tylko analizy danych. Stąd to, co robi PHP, nie widzimy w tym interfejsie graficznym na stronie. Najczęściej taki model się stosuje. Jest to taki model projektowy MVC. Model View Controller, czyli PHP odpowiada za kontroler, za tę kontrolę danych. I w praktyce on wysyła potem już tylko do tej części, która leży osadzona na przeglądarce, w której jest już HTML, CSS, JavaScript. Ten JavaScript tutaj aż wyłuskałem, bo jest bardzo ważny. Wysyła na przykład tylko dane w postaci JSON. Takie tylko informacje. W ogóle nie ma tam żadnych znaczników i go nie interesuje. PHP odsyła tylko informacje. Natomiast osadzony już w przeglądarce wcześniej pobrany kod w JavaScripcie sam sobie pięknie, dynamicznie generuje formularze, wygląd, obrazki na podstawie tych danych, czyli szablon wyglądu tworzy tutaj zupełnie inny jakby program, zupełnie się nie martwi, skąd te dane, z jakiej bazy, co go to obchodzi. Skupiamy się na tym, jak to pięknie wygląda. Graficzny interfejs, widok, view, V. Model podziału pracy i pewnej organizacji struktury programu. Bo owszem, wcześniej pokazałem, że PHP sam mógłby i HTML-a, i jakiś JavaScript tam umieścić, i jakieś Java Query tam wysłać jako plik tekstowy, tak za każdym razem wysyłać. Albo właśnie podejść do tego inaczej. PHP wysyła tylko informacje, a raz pobrany tam odpowiedni szablon w JavaScriptie, już obecny w przeglądarce, dociąga tylko od PHP-a informacje, skrawki, które są mu potrzebne, by wyświetlić. Nie dość, że podnosi to wydajność architektury, nie trzeba wiele razy ciągle wysyłać tego samego, to jeszcze bardzo porządkuje ten proces tworzenia oprogramowania. Programiści specjalizują się więc na przykład w tym PHP-ie tutaj, o tam super się nie... Albo frontendowcy tam, od tego, co tu widać, prawda, ten widok. Modele są też inne, ale chyba ten MVC przynajmniej w mojej opinii jest taki najbardziej naturalny, ładnie uporządkowany, dosyć często spotykany, zwłaszcza w projektach takich troszeczkę spuchniętych, jak to mówię, w banalnych, prostych, to w sumie szkoda się bawić w jakieś niesamowite wzorce projektowe. No i teraz jeszcze hasło, na koniec chciałem powiedzieć framework, bo w sumie to do frameworków zmierzamy wielkimi krokami. Frameworki w bardzo potocznym tego słowa znaczeniu, ja zresztą to w tym komentarzu też opisałem, to są takie właśnie narzędzia, które pozwalają mi automatyzować ten proces tworzenia aplikacji, gdzie wiele gotowych zachowań mam w tym frameworku. Czasami niektórzy myślą, że framework to rodzaj biblioteki. To nie do końca jest to samo. Framework, no to coś więcej. Framework może wspierać właśnie tworzenie w jakimś modelu. I my się zbliżamy do takiego frameworka Laravel, który tutaj wspólnie z Patrykiem uznaliśmy za bardzo przyszłościowy. Uważamy, że warto go poznać. I który to właśnie framework, tenże model MVC wspiera, realizuje. Ale to wszystko jeszcze przed nami. Na razie trochę treści i sporo dzisiaj opowieści, żebyście
ułożyli sobie to wszystko w głowie. Myślę też, że Patryk też tam na kanale coś dogra ze swojej strony, tak jak to Patryk, precyzyjnie tam z prezentacjami, makietami. Ja to wiecie, taki trochę wolny mówca, coś tu rysujemy, takie tablicowe odruchy belfrowskie. Tyle w tym odcinku. Do zobaczenia.